Pewnie obserwujecie to, co się dzieje w Need for Speed Unbound i na pewno wiecie o tym, że wprowadzili realistyczny dym spod opon w najnowszej aktualizacji, czyli tam chyba 5.2 albo coś takiego, mniejsza o liczby. Jestem strasznie ciekawy, jak to wygląda, bo po roku od premiery tej gry wprowadzili coś, na co tak 70% osób narzekało i dla tego, z tego powodu nie kupowało sobie tej gry, no bo nie podobała im się na przykład jakimś gameplayu, na przykład jak oglądali u mnie czy innego Jupitera. A jeśli chcecie oglądać u mnie odcinki zawsze i wszędzie i wiedzieć o nich jako pierwsi, to musicie kliknąć subskrybuj na moim kanale i lajka w górę. Tutaj patrzcie, jest realistyczny dym spod opon i wygląda zajebiście, wow, patrz, to jest taki, który był do tej pory, dym spod opon, a teraz mamy ten dym spod opon. Nie dość, że jest to realistyczny dym spod opon, to jeszcze usuwa wszystkie tagi, czyli największą rzecz, na którą ludzie narzekali przez ostatni rok w Need for Speed Unbound. Aha, ta gra ma naprawdę dobry klimat, jest naprawdę fajna, jest naprawdę dobra i ten dym moim zdaniem zmieni bardzo dużo. Chodźmy, pojeździmy, zobaczmy, jak to teraz wygląda. Okej, gotowi? Widzieliśmy już w domku, jak to mniej więcej wygląda. A teraz sprawdźmy, jak to wygląda na zewnątrz. I możemy sobie też usunąć efekty jazdy. Więc jak używamy nitra, to mamy klasycznego Need for Speeda, ziomek. Jak używamy tej serii nitra, tego żółtego nitra, to nic się nie dzieje. I teraz wygląda to zajebiście. Jeśli ktoś lubi klasyczny dym spod opon, to będzie zachwycony. Myślę, że gracze się już przyzwyczaili do tego kreskówkowego dymu spod opon i on wyglądał całkiem spoko, mi się tam grało z nim dobrze. Ale wiesz, jak ktoś jeszcze nie był zdecydowany na grę i zobaczył sobie gameplay, to miał takie, what the fuck, co to jest, co to za gówno? Ja wam powiem, gameplay z Need for Speeda naprawdę źle się ogląda. Nie wiem czemu, ale po prostu, no dziko to wygląda, jak nie gra wyścigowa, tylko jakaś taka, albo inaczej, może jak gra wyścigowa, ale na telefony, nie? A teraz mamy dym z prawdziwego zdarzenia, jak sobie go zainstalujemy do samochodu, on jest darmowy dla wszystkich, nie musicie go kupować. EA Games, nie wiem co się z tobą stało, ale come on, kurde, coś darmowego w grze. W każdym razie możecie sobie tego normalnie używać i usuwają się te tagi dźwiękowe. Jeszcze zobaczmy sobie, jak to wygląda podczas driftu. No, wygląda to dobrze. Ja nie wiem, czemu twórcy się tak bronili i nie wprowadzili od razu tej funkcji, żeby był taki zwykły dym. Ej, kto chciał, to by sobie te tagi powłączał, no nie? I wiesz, odbiór gry byłby dużo lepszy na start, prawda? Nie każdy mógłby tego używać. No i warto odnotować też to, że jeśli sobie zmienisz ty te efekty jazdy, tak? To inni gracze cały czas mogą tych efektów jazdy używać i dalej będziesz je widział podczas jazdy, tam wiesz, ścigania się z innymi i tak dalej, nie? Zauważyłem jeszcze jedną rzecz, gdy skaczemy samochodem i mamy te stare efekty, tak jak teraz mam włączone, to przy lądowaniu mamy o coś takiego, nie? Możemy sobie tutaj turbo włączyć jeszcze i pyk, taki efekt. A nowy realistyczny efekt daje nam taką falę uderzeniową przy lądowaniu. Widzicie? Tutaj nie było fali uderzeniowej i... O, teraz widzieliście, nie? O, tak chyba będzie lepiej to widoczne. Zobaczmy. Hop. O, widzicie? Tak po bokach, nie jakieś iskry. I z tyłu. Także też takie bardzo fajne. Co ciekawe, jak mamy te takie szalone efekty, to przy lądowaniu nie mamy nic spod samochodu, a tutaj się coś pojawiło. Myślę, że fajne. Dlatego, że tu przeważnie samochody są takie, no, super niskie. I dziwne, że zawieszenie jak trze o asfalt przy lądowaniu, to że nic się właściwie z autem nie działo do tej pory.
No i musisz sobie to połączać we wszystkich samochodach, którymi tam śmigasz, jeśli chcesz używać tego realistycznego dymu. Ale zajebiście, że to wprowadzili, kurde. Powinni tylko zrobić to rok temu na premierę, nie? To nikt by się nie czepiał, byłoby, okej, możesz wyłączyć, a oni wprowadzili ten taki dym, nierealistyczny, tylko taki bez tagów, oczywiście mogłeś grać do tej pory, spoko. Ale był ten taki dym szary, też kreskówkowy, ale szary, nie? Więc nie mogłeś całkowicie usunąć tego kreskówkowego dymu, co było takie dziwne. Postać w środku samochodu dalej jest kreskówkowa. Mi się to podoba, fajna taka stylistyka tej gry jest. I mi się ten Need for Speed od początku podobał. Co mi się nie podoba, to glitche różne i bugi. Na przykład tych DLC, co wam pokazywałem, że ulepszyłem sobie samochód na maksa, kupiony z DLC, nie? I po następnej aktualizacji znikały mi drzwi z tego samochodu i musiałem sobie od nowa kupić ten samochód i wiesz, tracić czas na jego ulepszanie, żeby mieć działający, wiesz, z działającą karoserią, nie? No takie drobne rzeczy. No ale to wkurzało mimo wszystko. No i trzeba przyznać, że ten tryb online jest całkiem fajny. Ale kurczę, mogli to od razu wprowadzić, tak? Teraz już o tym Need for Speedzie prawie każdy zapomniał, nie? Znaczy, myślę, że ten Need for Speed się odrodzi, jak będzie na jakiejś promocji typu za 17 zł za 2 lata albo coś takiego, nie? To wtedy wszyscy widzowie moi będą pisać: Lucek, a zagraj w Need for Speed Unbound, to jest najlepszy Need for Speed na świecie! Tak samo było kiedyś z Need for Speedem Paybackiem, że wszyscy hejtowali Paybacka na ten... na premierę i długo po premierze, nikt tego nie kupował. Gra pojawiła się za 20 zł. Jo, ej, to i po miesiącu zaczęli pisać: ej, Joki, to jest świetny Need for Speed, ej, najlepszy na świecie. Tak to jest, no. Tak z mojej perspektywy gracza, który sobie obserwuje, jak ludzie reagują na gry i po czasie, to tak to wygląda, że jak coś jest drogie, to jest złe. No i zobaczmy sobie jeszcze w Viperku. Wygląda to dobrze, przypomina mi ten dym z Need for Speeda Pro Streeta, nie? Oni się wtedy tak jarali, że zrobili taki realistyczny dym spod opon. I pamiętam, że on zżerał jakoś zajebiście dużo mocy obliczeniowej komputera. Ale tak, dajcie znać, co o tym myślicie. To jest dosyć przełomowa rzecz w Need for Speedzie. Tam jeszcze parę usprawnień dodali, ale tutaj, kurczę, no, zmienili całkowicie odbiór tej gry. Jest teraz taka dużo bardziej realistyczna, nie? Zobacz, jest prawdziwy dym. Nie taki piękny jak w Forzie Horizon 5, ale kurde, nieźle to wygląda. Zapraszam was na kolejne odcinki z Need for Speeda. Trzymajcie się, na razie. Cześć.